Jeżeli chleb jest cukrem, to, to jajka też. To jest w ogóle swoją drogą ciekawe, że jak się spojrzy właśnie na promotorów Keto, to mało z nich jest w formie. Tak. Keto Świr przyznał mi rację. Siemanko, Siemanko, jest dzisiaj z nami Dawid Dobropolski, czyli taki trochę keto świr, ale bardziej Science Based. I w sumie to dzisiaj właśnie zobaczymy, czy to, czy to jest keto czy keto świr Science based. <gry> tak, dokładnie. Powiedz nam coś o sobie, bo wiem, że prowadzisz różne interesy, biznesy te związane z tym Keto. Także, tak, na, na rozgrzewkę, właśnie możesz przedstawić powiedzieć, kim to w ogóle jesteś ile wyciskasz na klatę, I <noise> ile dziennie jesz jajek. I ile w łapie. Tak. Um, Okej, okay. no to tak, w dużym skrócie w 2016 roku um, Stos Notatek zamienił się w książkę na temat diety Keto. Wtedy też założyłem firmę, żeby wydać tą książkę, bo nie chciałem iść do, do wydawnictw. A Parę lat później też założyłem razem z Anią Gudan poradnię dietetyczną online, choć na keto. Gdzieś w międzyczasie założyłem również grupę na Facebooku Keton, która wtedy była jedną z najliczniejszych grup, dzisiaj wcale już nie jest najliczniejsza. Także kręci się to wszystko wokół diety keto. Mhm. Znaki wyróżniające to nie wiem ile na klatę, bo, bo, bo okay. dawno nie, nie biłem PR-ów, ale. Okay. W łapie też za bardzo nie wiem. Wiem, że na, na, na masie było tam w rejonach chyba 4-7, ale obecnie jest redukcja, więc już pewnie mniej. To nie wiem, czy się zaliczam już do, do, do prawilnych, czy nie. Myślę, myślę, że możemy rozmawiać. Możemy rozmawiać. Dobra, Tak, jak mam jeszcze 10 sekund, to powiem tyle, tak. że faktycznie wkurzam dwa obozy bardzo mocno, zarówno tych, którzy są bardzo pro-keto, fanatycznie na keto, jak i tych, którzy są fanatycznie antyketo. Także taki mały masochizm, że zamiast pompować bańki, to dostaje od tych baniek w banie. Dzień dobry. E, właśnie. Jak to się w ogóle u ciebie zaczęło? W sensie, od ilu lat jesteś na, na keto? To jest dobre pytanie, bo im dalej w las, tym trudniej mi odpowiedzieć. Kiedy taki mm -hmm. był, wiesz, jeden mm -hmm. granic, graniczny jakiś taki punkt, data chrzest Polski, dobropolski mm -hmm. przechodzi na keto, ale... Mm, 2011, pamiętam 2010, kiedy jeszcze byłem na studiach, to było zdrowie publiczne na Uniwersytecie Szczecińskim. Na jednym z zajęć zastanawiałem się, co ja robię tu, uuu, i w międzyczasie czytałem na mm, książkę Woleka i Finiego, to był 2011, Art and Science of Low Carbohydrate Living. Wtedy też gromadziłem sobie już pewne informacje na temat dietetyki, na temat dietykę to również, bo to mnie najbardziej tutaj jarało. Wcześniej w ogóle historia mniej więcej zaczęła się od tego, że pewnie też pamiętasz te czasy w internecie, to były wiesz, 2008, 2009, 2010. Dominowały fora na trzy litery, różne sportowe. Mhm. W Facebooka to w zasadzie jeszcze nie było. Były jakieś różne, jeszcze małe fora dyskusyjne, ale głównie to, jak ktoś chciał coś wiedzieć, to to informacji raczej za granicą, albo właśnie wymiana różnych tam takich kulturystycznych obserwacji, wiesz, eksperymentów na sobie i tak dalej. I pamiętam takie artykuły na temat typów metabolicznych, na temat tego, że ktoś ma wolny metabolizm, to powinien bardziej na tłuszczach, mhm, ktoś ma szybki, tak, to tak. bardziej na węglowodanach, wiesz, i, i te różne tematy. Tak jest. I gdzieś tak po nitce do kłębka pamiętam, że doprowadziło mnie to właśnie, w ogóle były testy na ten metabolizm, jak ktoś bardziej lubi słone, o. to ma polny, jak ktoś o. lubi bardziej to słodkie, to ma szybki, tam były, wiesz, rozmaite teorie dzikie węże. Ale pamiętam, że jakoś tak mnie to bardziej profilowało właśnie w stronę zainteresowania się tym wszystkim. No ale przewijając taśmy 2011 12, wtedy tak zacząłem już mocniej wczytywać się w anglojęzyczne mhm. źródła, jeśli chodzi o dietę keto. Także to trwało mniej więcej, tak, że w 2012 pamiętam, moje pierwsze próby wejścia na dietę keto mniej lub bardziej zdrowe, no, czyli już ponad 12 lat. <grym> Natomiast, oczywiście od tamtego czasu dużo się zmieniło, dużo eksperymentowałem, dużo błędów popełniłem. To też nie było tak, że wiesz, byłem na keto non-stop, bo też nie rozumiem po co i w jakim celu miałoby to być. Kwestia wypadania z keto, wracania na keto, w ogóle co to znaczy. Także mhm. mniej więcej takie, takie moje praktyczne doświadczenie trwa około 12 lat. Natomiast zawodowe, no to liczę od kiedy założyłem firmę, no tak. czy w 2016. Ale to z tym keto to było tak, że po prostu tobie Pasował ten schemat żywienia, dlatego się zacząłeś interesować i na nim byłeś? Czy na przykład byłeś wcześniej, powiedzmy, nie, na high carbie, ale coś nie szło i zastanawiałeś się dlaczego, i jakby odpowiedzią było keto i zacząłeś ciągnąć temat? Rozumiesz, co mi chodzi, że mhm. czy, czy, czy to keto to było po prostu zainteresowanie, czy to było działanie, żeby no, coś, coś, że tak powiem, zrealizować? Mhm. Mhm. Ja wychodzę z takiej bańki, wywodzę się z takiej bańki, w której stety niestety high carb był dietą, która oferowała mm, super osiągnięcia, jeśli chodzi o performance, o sylwetkę, o treningi itd., ale niekoniecznie super, jeśli chodzi o zdrowie, o, o szeroko rozumiane, wiesz, to były nurty, kiedy zaczynało się mocno paleo w Polsce, mhm. bez gluten itd. Ja też jednak, mimo że wywodzę się z rodziny, gdzie było zawsze dużo ciężkiej, cholernie ciężkiej pracy fizycznej, to jednak te, ta świadomość żywieniowa nie była duża, więc ja miałem lekką nadwagę jako dzieciak, mm -hmm. miałem problemy z nadciśnieniem jako dzieciak. Pamiętam, że lekarz nawet mi chyba zdiagnozował taki stan przedcukrzycowy już, i to jakoś trochę dodawało się dla mnie z tym, że jeżeli ja mam się zainteresować dietą, to to musi być dieta taka naprawcza, a nie tylko dieta, że ja będę więcej, wiesz, wyciskał mhm. na klatę. No i w, ten, w tamtym okresie tak było, że jak ktoś myślał w mojej bańce o diecie, która ma poprawić zdrowie, to raczej szedł w kierunku właśnie tych modeli eliminacyjnych, modeli keto. Rozumiem. A dzisiaj jakie masz zdanie na ten temat? W sensie, czy, mhm. czy dalej uważasz, że to jest dieta naprawcza? No, dobre pytanie. Na pewno jest jedną z wielu diet potencjalnie naprawczych. A... Oczywiście zależy, zależy dla kogo, co ma naprawić. Zależy, jak ta dieta keto ma wyglądać. No bo... <ścoughs> To jest niestety dalej i problem, i ułatwienie, że jak my mówimy dieta Keto, to, to mamy trochę na myśli jeden model diety keto, a tak naprawdę to jest wielki worek z różnymi dietami mhm. keto. Bo tam jakbyśmy chcieli, tak, to ich To karniwor? Też o tym by, mhm. będę chciał porozmawiać, ale mhm. chodzi mi jakby o Twoje zdanie na, na, na ten temat, że przykładowo czy są, żeby tak zadać ci konkretne pytanie: czy są na przykład jednostki chorobowe? Mhm. Albo jakieś, nie wiem, stany, czy metaboliczne, czy cokolwiek, które. Mm. W, przy których keto jest tak zdecydowanie lepsza. Że wiesz, że weźmiesz tysiąc osób, wrzucisz ich na różne diety, i że na keto będą mieli najlepsze wyniki. Dłuższa odpowiedź. Dzisiaj uważam, że dieta keto jest bardziej dietą naprawczą, niż dietą na osiągi. Krótsza odpowiedź. Mm. To była dosyć krótka. To była dosyć krótka, tak, ale tak. jeszcze krótsza jest taka, że nie wiemy. Dlatego, że jak roz... ułożymy sobie różne prace naukowe, gdzie porównuje się naprawdę diety naprawdę na ludziach, a nie jakieś tam wybrane mechanizmy, które są super i tak dalej, jak najbardziej, to kurde, to nie jest takie proste. Dlatego, że jest bardzo mało jednostek chorobowych, w których dieta keto naprawdę jest traktowana jak lek, ją się przepisuje jak receptę, jest terapią metaboliczną, czytaj na przykład epilepsja, czyli padaczka, albo na przykład jakieś mm, choroby genetyczne, gdzie masz deficyt jakiegoś transportera glukozy w mózgu, który musi ominąć ten szlak, więc tam jest stan ketozy, który umożliwia czerpanie hmm. energii przez mózg z tego alternatywnego źródła, i tak dalej. Ale jeżeli my schodzimy na etap chorób cywilizacyjnych typu nadwaga, otyłość, nadciśnienie, PCOS, niedoczynność tarczycy, i tak to tu się to wszystko zaczyna trochę rozmywać dlatego że bardzo często tym głównym a, kołem zębatym tych chorób nie zawsze ale bardzo często jest nadwaga jest nadwyżka kaloryczna jest wysoko przetworzona żywność jest niska aktywność fizyczna no i teraz tak samo jak dieta to może być Dobrym rozwiązaniem. Inne rozwiązania też mogą być dobre, ale to, czego nie widać w badaniach za bardzo. Nie, ciężko to zbadać, ciężko to jakoś wystandaryzować. To kurde to, że człowiek to nie jest Excel i teoretycznie weźmiemy sobie dwie super fajne diety, zdrowe z deficytem kalorycznym, i tak dalej, ale na koniec dnia ta osoba musi chcieć stosować się do tej diety. I nie zawsze jesteśmy w stanie wybadać którą z tych diet ta osoba, mhm. która będzie dla niej bardziej taka, wiesz, właściwa, nie? Ja w ogóle jeszcze tak wtrącę, zanim przejdziemy do, do kolejnego pytania, to mhm. właśnie ja dlatego cię zaprosiłem, bo no, sam zresztą wiesz, jakie ja, ja mam podejście i że nieraz tych świrów sobie tam cisnę na tych ocenach TikToków, ale to, co ja zawsze mówiłem, to że ja jakby nie krytykuję diety, tylko ja krytykuję takie podejście, właśnie, że wiesz, że to jest najlepsze na wszystko i w ogóle to jest lek na całe zło. Ale dalej, no, ja jestem zdania, że jeżeli komuś pasuje taka dieta, no to zajbiście, tak niech ją stosuje. Tylko ja po prostu uważam, że w większości ludzi ona nie będzie pasowała. Mhm. Że wiesz, mhm. że biorąc pod uwagę styl życia, jaki prowadzimy, biorąc pod uwagę, wiesz. Nie wiem, opcje w restauracjach, jakieś y, zwyczaje żywieniowe Polaków, to biorąc to wszystko pod uwagę, po prostu ciężko jest na tej diecie wiesz mhm. przeżyć dłużej niż powiedzmy nie wiem 2-3 miesiące, mhm. y, bo to się po prostu wiesz rozklei i mhm. jakby sama y, samo przejście na dietę keto, czy tam nawet bardziej sama eliminacja węglowodanów, bo mam wrażenie, że tu u, u wielu osób to tak wygląda, że oni nie przechodzą jako taką na dietę, w sensie to nie jest jakoś bardzo przemyślane, mhm. tylko to jest na zasadzie, okej, okay, czyli nie, nie jem chleba, makaronu, ale jem więcej jajek, masła, smalcu mhm. i nie wiem, kabanosów, bo, bo nie mają węgli i są zajebiste, nie? I po prostu ja mam problem z tym, że to nie uczy odżywiania, nie? że to nie uczy takich rzeczy typu właśnie nie wiem, słuchanie organizmu, nie jedzenie ogólnie przetworzonego jedzenia. No bo to wiesz, jak ktoś porówna, bo zresztą często widzę takie porównania, że wiesz, zamiast drożdżówki na śniadanie zjedz pięć, pięć jajek, nie, że to tyle samo kalorii. No ale wiesz, to są dwa zupełnie, dwie zupełnie inne rzeczy, nie, no jakby porównywanie mega przetworzonego produktu do nieprzetworzonego produktu, no to, to tak samo jakbym, wiesz, powiedział, że zamiast y, kabanosów, na przykład zjec owsiankę, nie? I też podejrzewam, że po owsiance ludzie będą, wiesz, bardziej najedzeni i będą się lepiej czuli na dłuższą metę, niż po, po, po jedzeniu właśnie e, jakichś kabanosów albo jakichś, nie wiem, garmażerii. Wiesz co, to tutaj dwie, trzy, yy, dwa, trzy obszary rozgrzebałeś, ja chętnie mm. się odniosę do każdego. W ogóle to uważam, że ty nawet nie atakujesz za bardzo tych ludzi, tych, tych świrów, jak to tam można powiedzieć, ile bardziej to, co oni gadają. I pod tym kątem ja w zasadzie robię dość podobnie, chociaż pewnie na mniejszy kaliber niż ty, ale ja też, kiedy atakuję czy krytykuję kogoś, to tak naprawdę mi to koło wafla lata, mówiąc szczerze, ten, to, czy ten ktoś ma, nie wiem, duże zasięgi czy małe zasięgi, mhm. nie obchodzi to, co ten ktoś gada, no I żeby tak. nie gadał tego, co gada, jeżeli to jest szkodliwe, a to no, jakby sekunda, w której to zmieni, ja nie mam żadnego problemu z tą osobą. Um, I uważam, że akurat to, co ty robisz, jest dobre i wiem, słodzę, gość od keto będzie słodził, Jej. ale... Y... Już mam, Dr... już mam na tytuł, nie? Tak. Ketoświr przyznał mi rację. <laughs> Bum, zezłomował, tak. się zezłomował kolejnego tak. ketoświra. Um... Drugi temat jest taki, że a, to prawda, że w takim tradycyjnym ujęciu diety to ona na dłuższą metę jest cholernie m, odklejona od realiów po prostu, w których żyjemy. Wiesz, teoretycznie ktoś mógłby powiedzieć, no dobra, ale nawet jak jesteś na high i idziesz do restauracji, to też... To nie jest do końca taki fajny high carb, który jest w restauracji. Tylko zgadzam się z Tobą, że jeżeli ta dieta Keto jest budowana tak, że restrykcja jest dobra zawsze i wszędzie, że na niej budujemy swoją świadomość żywieniową, no to później przychodzi rzeczywistość i mówi: zapraszam do tej restrykcyjności. To na dłuższą metę nigdy się nie sprawdza po prostu. I. Dlatego ja bardzo często duży nacisk kładę na to, żebyśmy nie wylewali dziecka z kąpielą, mówiąc keto, tylko wylewali dziecko z kąpielą, mając bardzo konkretne na, mm, na myśli rzeczy, które są związane z tą dietą keto. Bo tam, gdzie my powiemy, że węgle są złe, to wróci i ugryzie człowieka w tyłek. Tam, gdzie powiemy, że tłuszcze są super i o tłuszczu się nie tyje, to wróci i ugryzie człowieka w tyłek. Natomiast jak my zaczniemy mówić, dlaczego warto obniżyć jedzenie, nie wiem, ziemniaków, kaszy, ryżu, jeżeli to jest twój, twoja preferencja żywieniowa, ale jednocześnie mówiąc, jaki jest mechanizm, który się pod tym kryje, że to jest bardzo łatwy sposób wygenerowania deficytu kalorycznego, tylko żeby tego nie stracić, nie można przywalić chochli smalcu w zamian za to, no to my po drodze będziemy uczyć taką osobę, że tu właśnie nie ma magii, tylko są bardzo konkretne rzeczy, i tak, jak życie się zmienia, środowisko, w którym żyjemy, się zmienia, okoliczności się zmieniają, to kiedy my lecimy sobie do restauracji, to nie musimy wpadać w pułapkę: o nie, takie to nie działa, jest do dupy, nie wiem, co dalej robić. Tylko wiem, dlaczego ona działa, wiem, co robić w tej restauracji i, i tyle, bo i, jakby też. Mam wrażenie takie, że ludzie, którzy są bardzo na tak z jakimś modelem żywieniowym, trochę oszukują samych siebie, że kiedy myślą o diecie albo mówią o diecie, to wyobrażają sobie siebie samych w takim idealnym scenariuszu, w którym nie chodzą do restauracji, w którym nie chorują, w którym nie mają zachcianek, w którym nie mają stresu, wszystko jest super. A później, wiesz, ja pracuję z tymi ludźmi i jak przychodzą do mnie, to to nie dlatego, że jakaś magiczna proporcja tłuszczu do białka im nie zagrała, tylko właśnie przez te totalnie pragmatyczne podstawowe mhm. sytuacje, nie? Nie, Fajnie, że to powiedziałeś, ale chciałbym się trochę cofnąć, bo właśnie mhm. powiedziałeś, że, y że keto na dłuższą metę, w sensie, żeby trzymać ją nie wiadomo ile, mhm. jest bez sensu. To I... znaczy, ona jest trudna, jeżeli jest to taka typowa dieta keto oparta mm, tak. o silną restrykcję i mm. w ogóle o bardzo małą grupę produktów. To, to, to na dłuższą metę nie zdaje egzaminu. I okay, to nie jest moja ale... opinia, to, to, to jest fakt. Nie, ja, ja rozumiem. Mm -hmm. e, i, I właśnie teraz też jest moje pytanie, i, i to jest szczere pytanie, bo szczerze mówiąc, właśnie sam nie wiem, mm -hmm. bo wiesz, z jednej strony ja mówiąc, że nie wiem, keto świry mówią, żeby, wiesz, nie jeść węgli i w ogóle je wyeliminować z diety, no to oni wtedy mówią, no ale w diecie ketogenicznej nie eliminuje się węglowodanów, tylko na przykład robi się ładowania tych węgli mhm. I, i ja mam teraz takie, wiesz, że z jednej strony na chuj robić ładowanie czymś, co szkodzi, e, <laughs> po prostu, bo, bo tego nie pojmuję, e, ale tak już całkiem serio, to jak wygląda właśnie mm, jakby bycie na keto, że załóżmy komuś to pasuje mm -hmm. taki model żywienia i załóżmy, że on nie ma problemu z tym, że nie wiem właśnie chodzenie do restauracji i tak dalej to mm -hmm. czy on na przykład przez rok może wiesz, mieć węgle na przykład tylko z warzyw czy tam nie wiem z jakichś małych porcji owoców ale wiesz, że nie przekracza powiedzmy 50 gramów dziennie e, i to jest maks, czy to się może wiązać z, z jakimś problemem mm -hmm. um... Najpierw muszę, bo już tak mi piłkę no. podróż, to muszę kopnąć, że tak samo no. w, w świecie keto słyszę teksty, że nie bójmy się cholesterolu w diecie. On jest taki zajebisty, bo my tworzymy z niego hormony, ale te same osoby powiedzą, że przecież cholesterol z diety my nie wchłaniamy, dlatego nie ma sensu obawiać tak. się cholesterolu w diecie, bo on nie podnosi cholesterolu we krwi. No to się Was zdecydujmy: no. buduje no te tak. hormony, czy nie podnosi cholesterolu we krwi? No tak. Natomiast z tym ładowaniem węgli, to jest też pewien problem komunikacyjny w keto społeczności, polegający na tym, że w niektórych takich banieczkach. Ludzie bardzo nie lubią konfrontacji, krytyki i bardzo szybko przerzucają ym, definicje, bardzo szybko uciekają od, od jakichkolwiek konkretów. Jak ty im powiesz, że, no dobra, to właśnie, czemu ładujecie coś, co uważacie, że jest toksyczne? To oni powiedzą, ale nie, to nie my tak uważamy, tu, tu jest w, w ogóle inny kontekst, wiesz, to, to, to nie mhm. jest tak. Jak. Zapytasz o różne opinie dwóch sławnych braci, to też usłyszysz, że nie, 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 nie zrozumiałeś, to wcale nie jest tak, że nie wolno jeść śniadań, tylko że to jest opcja, tylko że później jest, wiesz, rolka, w której nie wolno jeść owsianki, bo owsianka szkodzi, albo cokolwiek, już jakby nie, nie, nie mnożąc tych przykładów. Więc jest w ogóle problem z tym, że mało ludzi szuka konfrontacji, ja też bardzo dlatego się cieszę, że udało się nam porozmawiać, jakby totalnie jestem na to otwarty, uważam, że, że to jest mega potrzebne. I teraz, jeśli chodzi konkretnie o te węgle. Jeżeli mówimy o 30-40 gramach węglowodanów w ciągu dnia, to mimo, że w teorii to jest możliwe, w praktyce ja nie znam osoby, która byłaby na tym. 2-3 lata przy naprawdę wysokiej aktywności fizycznej i tu mam na myśli nie, nawet nie bycie sportowcem, tylko uprawianie takiej aktywności naprawdę przyzwoitej, czyli 7-8-10 tysięcy kroków każdego dnia, 3-4 treningi siłowe w tygodniu i może jakieś 1-2 treningi y, mieszane. 30-40 gramów węgli w teorii jest OK w praktyce. Nie jest ok. Często jest tak, że osoby na keto nie dojadają kalorii, i tu ciężko jest wyjąć z tego równania, co jest większym problemem. To, czy one są na deficycie i nie dojadają, bo są osoby, u których na keto te sygnały sytości są tak wysokie, że po prostu dochodzi element deficytu, co na dłuższą metę potrafi wiesz, też no jednak mhm. szkodzić w regeneracji. Czy właśnie jest to, że dobra, mamy odpowiednią podaż kalorii, mamy odpowiednią podaż białka, ale jest ewidentnie za mało węglowodanów? Tu jest ten problem też do, 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 um, do zróżnicowania, bo niestety dużo, dużym problemem w świecie keto jest to, że, że mało ludzi naprawdę liczy kalorie. To jest, to jest ogromny problem. Ale teraz, czy można bez jakichś zagrożeń większych być w teorii tak? Tylko w praktyce są rzeczy, które mówią, że to nie jest dobre rozwiązanie dla danej osoby. Na przykład, jeżeli mamy problem z tym, żeby zasnąć, jeżeli mamy problem z tym, żeby się regenerować pomiędzy jednostkami treningowymi, jeżeli jest problem, na przykład, jak ktoś wchodzi na masę i ma progresywne przeciążenie objętością z tygodnia na tydzień, i w trzecim, czwartym tygodniu, pomimo zwiększania kalorii, jest hit the wall, nie ma szans zwiększać dalej tych serii, pracować blisko niepowodzenia miesięcznego. Co więcej, czasami jest taki paradoks, że mówi się w świecie, że to wiesz, to węglowodany trzymają wodę. Jesteś napuchnięty przez węgle obetnij węgle, to, to woda z Ciebie zejdzie, będziesz wysuszony i wszystko fajnie. Tylko jest tak, że jak tych węgli jest za mało i rosną sygnały stresu w organizmie, to znowu zaczynamy puchnąć. I często jest tak, że jak damy ciut więcej węglowodanów, to spada retencja wody podskórnej u takiej osoby. Nie? I największa ironia, moim zdaniem, wynika z tego, że. Dominuje taki trend, w którym my się trochę tkwimy dalej w 1945 roku mniej więcej, kiedy dieta keto kojarzyła się właśnie 30-40 gramów węgli, a od 1971 dokładnie roku mamy na przykład model diety keto, który uwzględnia nawet 19-20% węgli w diecie keto. Stary 60 lat od 60 lat. To jest model, który zakłada to, że musimy zmienić trochę rodzaj tłuszczu w diecie, podnieść ketogenność mm -hmm. tych posiłków i nie tylko możemy, ale powinniśmy mieć więcej węglowodanów w diecie. Także osoby, które są bardzo aktywne, które mają dobrze rozpykany model diety keto, mogą naprawdę jeść tych węgli. Ja nie mówię, wiesz, z 50 na 200 od razu, ale czasami różnica pomiędzy 50 a 80, 90 gramów węgli jest niebo a ziemia. To jest hmm. taki główny obszar tutaj, który chciałem dotknąć. Ciekawe. W sensie, hmm? właśnie ciekawe no bo no trochę wiesz czytam o, o odżywianiu hmm. e, i się tym interesuję, ale nie, nie spotkałem się z tym, nie, żeby hmm. wiesz ktokolwiek mówił o, o diecie keto gdzie jest 20% e, kalorii z węglowodanów. MCTKD, ym, Nazwisko Hattenlocher. Brzmi jak jakiś zespół hip-hopowy. Utan <laughs> klan. E, ona była w ogóle opracowana z bardzo konkretnego powodu. W ogóle, jeśli mogę dać taki apel, to mm -hmm. moja droga, keto społeczności, czytajcie prace źródłowe, czytajcie historię, uczcie się historii. Nie uczcie się od, z całym szacunkiem dla Ciebie i innych tiktokerów, ale nie uczcie się o diecie keto z TikToka od influencerów takich jak ja my nie jesteśmy dobrymi źródłami na początek. Pierwszą grupą, pierwszym kontaktem powinna być historia i materiały źródłowe, bo to daje prawdziwe zrozumienie skąd się dieta keto kurde wzięła. Ona się wzięła pierwotnie dlatego, że mieliśmy dzieciaki chore na epilepsję. Najpierw była dieta keto bardzo restrykcyjna, właśnie bardzo mało węglowodanów. Miała masę skutków ubocznych, była cholernie trudna. I naukowcy z bardzo konkretnych powodów pracowali nad tym, żeby tą dietę keto zmienić. Nie dlatego, że nie mieli co robić w życiu, tylko mm. dlatego, żeby utrzymać stan ketozy, ale nie tak cholernie restrykcyjny. Stąd powstał na przykład model MCTKD, stąd powstały jeszcze trzy inne modele tam, Low Glycemic Index Diet czy Treatment, modyfikowany Atkins. Jest naprawdę tego dużo. To wszystko powstało właśnie dlatego, by umożliwić ludziom bycie na diecie keto, bycie w stanie ketozy, jeśli to na nich działa dobrze, ale jak najmniejszym kosztem restrykcyjności. Lata 70., wiesz, minionego wieku, a, ja, a my dzisiaj dalej się zastanawiamy, głównie na, na Instagramie: Czy mogę jeść 50 gramów węgli, czy 55 to już mnie wywali z ketozy, nie? To, to no. w ogóle, to, to nawet, żeby było ciekawie, to są prace, gdzie jest jasno wskazane, że dzieciakom chorym na epilepsję, na MCTKD można dawać bataty. Co znowu daje kolejne pytanie, czy my powinniśmy na dietach keto używać słów takich jak zakazane i dozwolone? Bo to jest kwestia ilościowa, a nie kwestia tego, że jest no jakiś tak. kodeks dozwolonych węglowodanów, nie? No dokładnie, nie? Zwłaszcza, że przecież... Znaczy ja na często, może nie, nie aż tak często, ale ogólnie widuję ludzi promujących keto, którzy na przykład, wiesz, no codziennie w diecie właśnie mają jakieś borówki, mhm. e, wiesz, maliny, jakieś owoce leśne e, i, i takie, powiedzmy, owoce, które mają mało tych węglowodanów stosunkowo mhm. e, e, i no, to jest według mnie jakby prawidłowe podejście, nie? Absolutnie, absolutnie. No u mnie borówki to jest oddzielna półka w lodówce. No tak, no bo to jeszcze jest e, dla, dla mózgu. Ożywiany. Tak, tak, tak. Absolutnie, absolutnie. Wiesz, tu myślę, że tak między wierszami jeden temat dotknąłeś też taki, że mm, gorzej jest, kiedy my bardzo dokręcimy śrubę z restrykcją węgli, doprowadzamy się do stanu, w którym już nie jesteśmy w stanie dłużej wytrzymać i się na te węgle rzucamy. Mhm. E, jemy ich za dużo, za szybko, ze złych źródeł i tak dalej. Też często wtedy jelita nam strajkują, mówiąc bardzo delikatnie. A co innego jest, jak my od początku naprawdę rozumiemy ten model żywieniowy i wiemy, że na najważniejszym w zasadzie czynnikiem jest poziom aktywności fizycznej. Jeżeli zwiększamy ten poziom aktywności fizycznej, to powinniśmy mieć adekwatną dietę, czyli zwiększać poziom węglowodanów. Jak robimy to stopniowo, świadomie, to naprawdę to jest zupełnie inna sytuacja. Właśnie a propos tych węgli i, hmm. i źródeł, to jak często spotykasz się, że na przykład nie wiem, no czy pacjenci, bo to pewnie głównie pacjentów będzie dotyczyło, bo wiesz, ja często się spotykam z tym, że ktoś mówi, że na przykład na niego dieta zbilansowana nie działała, a wszedł na keto i schudł tam, nie wiem, pierdeliard kilogramów, nie? E, tak mniej więcej, wiesz, plus minus 5 kilo, pierdeliard. No tak, tak, tak. To jak często problemem jest to, że te osoby po prostu... Uważały, że były na zbilansowanej diecie, dlatego że jadły wszystko. W sensie, wiesz, że ktoś myśli, że jak jadł wszystko, w sensie nie ograniczał nic, to była dieta zbilansowana, nie? I on wtedy właśnie tą drożdżówkę zamienił na pięć jajek i nagle, e, wiesz, zrobił się kosmos. Bo szczerze mówiąc, no ja też kilkaset osób przeprowadziłem i nie spotkałem się nigdy w życiu z przypadkiem, że ktoś by jadł, e, wiesz, węglowodane, powiedzmy takie wyższej jakości, e, bardziej złożone i na przykład nie chudł. Nie? Albo żeby Mio. miał jakieś problemy z apetytem. Wiadomo, że wraz z postępującą redukcją, no to ten apetyt rósł, ale w momencie, gdy ktoś, wiesz, opierał się na ziemniakach, nie wiem, kaszy, ryżu jakimś brązowym, makaronach pełnoziarnistych i do tego miał warzywa, tłuszcze, białko, no to nagle wszystko było git, nie? Ja powiem tak, nie znam, a już trochę lat pracuję, nie znam ani jednej osoby, która by przytyła i nabawiła się problemów zdrowotnych, realizując rzetelnie tak zwaną piramidę zdrowia. Za bardzo nie kojarzę osoby, która doprowadziła się do otyłości, bo jeździła rowerem. Przypomnijmy, że ruch jest na samym dole tej piramidy. Mhm. Jeździła rowerem do sklepu, brała głównie warzywa, e, nieprzetworzone zboża, ryby, no i tam jakieś owoce i na górze trochę mięsa i tak dalej. Jakby. To mi się jakoś nie spotka. Nie wiem, może za mało, za mało mm -hmm. siedzę w tym świecie już, ale tak. jakoś tak, kurde, mi się to nie dodaje, nie spotkałem. Natomiast spotkałem masę osób, która mówi, mówi że stosowała się do tych zaleceń i przytyła. To, to tak, to, że tacy osoby są, co mm -hmm. tak mówią, to, to jest jakby oddzielny temat. Okej, okay. właśnie chciałem dostać drugi punkt. Tak. E, Słuchajne, jeszcze trzy i dostaniesz rower. Tak, tak, tak że, że jednak trochę racji mam. Ale wracając, bo mówiłeś, że dużym problemem wśród osób na keto jest to, że nie liczą kalorii. Tak. I teraz moje pytanie jest: po co mają liczyć kalorie? Skoro kalorie się nie liczą, a liczą się e, hormony. Bo to też często słyszę, właśnie, że to nie kalorie, bo w ogóle te kalorie to takie jest. W ogóle skąd ktoś to wziął? Że to mm -hmm. wiesz, nie jesteśmy piecem, mm -hmm. że każdego dnia spalasz inną ilość kalorii, mm -hmm. i po co to liczyć kalorii? Jak właśnie istotne są hormony. To jak, mm -hmm. jak to jest z tą dietą keto i deficytem? Tak. Um... W świecie keto jest dużo wiatraków i donkiszotów. Ja jestem jednym z nich, ale ktoś musi z tymi wiatrakami walczyć. Tym bardziej, że są osoby, które tych wiatraków stawiają coraz więcej. Nie wiem, może w ramach Zielonego Ładu. Um, I trochę tak jest z tymi kaloriami i, i tym, że one nie istnieją. Są osoby, które wtłaczają ludziom różne bzdury do głów, i są osoby, które później z tymi bzdurami muszą bohatersko walczyć. Um, no, widocznie tak ta branża wygląda i, i tyle. Chociaż. Zanim odpowiem bezpośrednio na to, chociaż jakby czuję, wiesz, między nami, że będę odpowiadał na, na coś, co obydwoje znamy, jakby na czym problem polega, mm. to jednak jedną rzecz chciałbym tutaj bardzo mocno przytoczyć, bo znowu bardzo fajną piłkę mi tutaj wystawiłeś. Mm -hmm. Dwa case'y. Jeden dotyczy cholesterolu, drugi kalorii. Jeśli chodzi o cholesterol, to znajdziecie masę tak zwanych ketoinfluencerów, którzy używają badań naukowych jakichś tam naukowców do wysnuwania jakichś dziwnych wniosków. Co gorsza, ci influencerzy często będą mówić, że to sami naukowcy tak mówią. Na przykład jest Nick Norwitz, który pracuje w zespole Dave'a Feldmana nad tzw. zwanym mass hyper responder, czyli takim fenotypem, gdzie ktoś jest szczupły, aktywny fizycznie, jest na diecie keto i ma bardzo wysoki poziom LDL-C, czyli cholesterolu w lipoproteinie LDL. I teraz są osoby, które mówią, on w ogóle zrobił bardzo ciekawe badanie, gdzie jak jadł Oreo, to Oreo obniżyło mu bardzo mocno poziom LDL-C. Potem zrobił washout, z powrotem doprowadził się do tego stanu, wziął statyny, które obniżyły mu dużo słabiej niż Oreo. Powstała bardzo ciekawa praca, w której w jest której co? Oczywiście. Znajdziecie osoby, które twierdzą, że oreo lepiej obniża niż statyny, że statyny są do dupy i nie działają. Że na to. Tak, że wysoki poziom LDL-C jest w ogóle super, świetny, no bo jak my możemy mówić, że osoba, która jest szczupła, aktywna fizycznie, wszystko inne jest w normie, jest chora, bo ma wysoki poziom LDL-C. W tym samym czasie, w tym samym czasie, jeżeli przeczytacie naprawdę to badanie. Albo posłuchajcie Nika Norwica, który mówi następującą rzecz. Drodzy keto-influencerzy, przestańcie używać naszych badań do wysnuwania tak absurdalnych twierdzeń, bo Wy nam w tym przeszkadzacie. Nam się dostaje po głowie za to, że przez Wasze teksty my nie możemy być poważnie traktowani i robić dalej prac naukowych. My wcale nie twierdzimy, że wysoki LDLC nie jest problemem. I. i... To samo, drugi przykład dotyczy kalorii. Mamy wielkie starcie pomiędzy Kevinem Holem i Davidem Ludwigiem. W świecie literatury naukowej jest bardzo ciekawa dyskusja i konfrontacja, naprawdę na wysokim kulturalnym poziomie niuansów, szczegółów, naukowości itd. Czy model em, calories in versus calories out, czy model oparty o insulinową teorię otyłości, który z nich lepiej odpowiada rzeczywistości, jeśli chodzi o mechanizm nadwagi. Później są osoby, które wyciągają różne jakieś fragmenty wyrwane z kontekstu, sprowadzają to do poziomu nawalanki instagramowej i robią z tego bagno. Jeżeli poczytacie znowu materiały źródłowe, dlatego ja tak bardzo duży nacisk na to zwracam. Po poczytacie materiały źródłowe i wypowiedzi bezpośrednio tych autorów, to tam David Ludwig, który mówi na temat modelu insulinowej teorii otyłości, on nie mówi, że kalorie się nie liczą. On nie mówi, że nie ma czegoś takiego jak kalorie. On bardziej próbuje zrozumieć mechanizm, który doprowadza do spożycia nadwyżki kalorycznej. On bardziej mówi o tym, czy w sytuacji, gdy dochodzi do nadmiernego wyrzutu insuliny, który powoduje upchanie glukozy do komórek, czyli spada dostępność glukozy we krwi, to to uzbraja sygnały głodu i doprowadza do spożycia nadwyżki kalorycznej, która prowadzi do otyłości. To jest zupełnie inny poziom rozkmin i analizy niż mówiąc za przeproszeniem, pieprzenie o tym, że kalorie nie istnieją i kalorie się nie liczą i liczą się hormony. Także, ostatni wy wywiad Doma D'Agostino, Tomasa De Lawera u e, Marka Bell'a. To samo, Dom Dagostino po wielu latach, jeden z naprawdę czołowych naukowców na świecie, jeśli chodzi o mechanizmy biochemiczne, o dietę keto, on bardzo wyraźnie rozgranicza dwie rzeczy: ketozę naukową od ketozy internetowej. Nie? I to jest niestety wielka bolączka, że no, tematy, które naprawdę powinny być rozkminiane z odpowiednią taką starannością naukową są wyciągane, brane, wiesz, zamykane w koloseum, ludzie się temu przyglądają i myślą, że właśnie na tym polega naukowe podejście do, do diety keto, nie? Więc jakby ja tu już kończąc ten wy, wywód i wykład i monolog, powiem tak, nikt, kto poważnie zajmuje się dietą keto i komu zależy na tym, żeby dieta keto była traktowana poważnie, a nie niepoważnie, nie twierdzi i nie będzie twierdził, że kalorie nie mają znaczenia. Jeśli... Jeśli kiedykolwiek czytaliście jakiekolwiek badanie na temat diety Keto, jeśli czytaliście kogokolwiek, kto wniósł wielki wkład w naukę, jeśli chodzi o dietę Keto, to na 99% ta osoba nie twierdziła i nie twierdzi, że kalorie nie mają znaczenia, że jeżeli chcecie schudnąć, to możecie jeść do woli tłuszczu. Absolutnie nie. No nawet Wolek i Fini, który mówi o keto adaptacji i o tym, co po keto adaptacji, o tym, że jak chcecie chudnąć, to musicie uwzględnić w podaży tłuszczu w diecie zawartość tłuszczów w waszym ciele i obciąć podaż tłuszczów w diecie, żeby ten, ta podaż tłuszczu w waszym ciele wyrównała zapotrzebowanie kaloryczne. No, God damn it, nie? Ale nie, to... my zamiast tego bierzemy i mu, opowiadamy o inuitach. Inuici są świetni, inuici są zdrowi, inuici nie, nie liczą kalorii, eskimosi, bla, bla, bla. A ty jakie masz zdanie na ten temat? W sensie ty jesteś bardziej za tą teorią Mm, calories in, Calories out, czy bardziej właśnie hormonalną? Calories in, Calories out. Natomiast uważam, że jest ona dużo bardziej skomplikowana niż e, twierdzimy na Instagramie, bo nawet prace, które dotyczą Calories in, Calories out, wcale nie mówią, że to jest takie mm, banalnie proste, że to jest konstrukcja cepa. Nie, no oczywiście, no bo to, to też y, ja widziałem zresztą kiedyś y, ciekawe badanie, gdzie teoretycznie mm. ludzie jedli tyle samo, ale źródło się zmieniło. Jak w momencie, gdy zmienili ciastka na orzechy, no to nagle się okazało, że mimo tego, że przyjmowali tyle samo kalorii, no to mniej kalorii się po prostu wchłaniało, nie, z orzechów. Pierwszy rok studiów dietetyki mówi o równoważnikach fizjologicznych, o tak zwanym atwaterze kto chce, to polecam sobie wygooglować, 4 kalorie na 1 gram białka na przykład, to jest bardzo uśredniona, umowna, w pewnym sensie arbitralna wartość. Na przykład 1 gram białka z jajek ma więcej kilokalorii niż 1 gram białka z migdałów. Także to jest o wiele, o wiele bardziej, cholernie o wiele bardziej skomplikowane, hmm. ale to nie wywala, ta skomplikowaność nie podważa tej teorii, raczej podważa tych, którzy mówią, że kalorie się nie liczą. Natomiast jest to cholernie, cholernie skomplikowane, absolutnie. Ja teraz story time o mojej przygodzie z dietą Keto. Znaczy, ja nie wiem, czy byłem na KETO, bo mi ludzie mówią, że nie byłem. Bo skoro przytyłem, to raczej nie byłem. Że coś, 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 Miałem pytać właśnie, jaki, jakiego aparatu użyli ci ludzie, że byli w stanie ci powiedzieć, tak. czy na keto. Nie, czy oni powiedzieli, że ja coś ewidentnie musiałem zjewać. Aha, coś, okay. coś zrobiłem źle. E, okay. powiem, ci, powiem ci najpierw, jak u mnie wyglądała dieta Keto. Dawaj. I ty wtedy ocenisz. Y, czy byłeś, y, czy nie? Y, nie, czy, no, tak, czy byłem, czy nie, i czy to miało ręce i nogi. Dobra. E, ja się ogólnie wtedy naczytałem, to był właśnie 2000 chyba, to był chyba 2013 albo 2014 rok. Mhm. I jest taki promotor diety Keto, kurwa, jaką się nazywał? Team Nox? Nie. Gary Taubes? Ta, tak, Gary Taubes. I ja, ja się właśnie nasłuchałem Garego Taupsa i właśnie ja wtedy, jakby ja wiem, dlaczego ludzie wpadają w tą pułapkę, bo ja słuchając go, dla mnie to wszystko było turbologiczne, co on mm -hmm, mówił. Mm -hmm. Że, wiesz, jeden koniec wiązał się z drugim i, i wszystko miało dla mnie wtedy sens, nie? Do, do, dopóki jakby nie, nie zdobyłem większej wiedzy i, i ten sens po prostu się gdzieś stracił. No i ja się, wiesz, dowiedziałem, no, że tyjemy od insuliny i tyjemy od węglowodanów, po prostu. Że nie jem węgli, no to nie przytyję. W sensie jakby ja wtedy wiedziałem, że w najgorszym wypadku ja nie przytyję, nie to, że, wiesz, że schudnę nie jedząc węgli mogę jeść ile chcę, ale że to zero kaloryczne, tak jakby było, wiesz, ruchome. Mhm. Że zjem 3000 git, zjem cztery, też git, bo, bo nie jem węgli. No, i mój system wyglądał tak, że ja byłem, wiesz, zajebiście ucieszony, bo ja zawsze lubiłem dużo zjeść. No, i uznałem, że skoro będę mógł dużo jeść i to nawet rzeczy, które lubię, to nawet te węgle nie są mi potrzebne. Mhm. Więc najpierw przez dwa tygodnie miałem wiesz, keto, adaptację. E, mhm. Tych węgli w ogóle nie jadłem, nic. E, potem je stopniowo wprowadziłem w taki sposób, że jadłem węgli 50 gramów po treningu. Mm -hmm. I to były wszystkie moje węgle, W sensie nie liczę warzyw, nie? No bo to mm. jakieś tam marginalne ilości. Yes. No i moja, die moja dieta wyglądała tak, że ja jadłem ad libitum jajek, mm. mięsa, boczku, y orzechów to tak nie ad libitum, ale jadłem sporo. Mm -hmm. e Zawsze po treningu też do tych węgli dorzucałem sobie kieliszek oleju linianego żeby spowolnić wchłanianie, wiesz, tych węglowodanów i żeby jeszcze trochę więcej tłuszczu dobić i, i powiedzmy z takich źródeł mniej nasyconych no i co się okazało, no to ja przytyłem 7 kilo chyba w 3 miesiące e, jakoś tak i jak sobie teraz przypomnę ile je jadłem, no to y, znaczy inaczej, może czy byłem na keto, o tak Cię spytam. <noise> Zakładam na 90 parę procent, że tak. No właśnie. Rozumiejąc to tak, że miałeś produkcję ciał ketonowych, ciała ketonowe we krwi, znaczy nie, nie, nie miałem jak Cię, że tak powiem... Nie, wiadomo. Wiadomo, ale, 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 ale wiesz. na podstawie o tego, takie, co mówisz, absolutnie. Takie założenie, nie? że wiesz, bo ludzie mi zawsze mówili, że pewnie za dużo białka jadłeś nie? i że białko mnie wywaliło z, z ketozy, bo, bo na keto to białka tylko 20%, nie? I rzeczywiście ja mogłem tego białka mieć około 30 nawet, bo ja jadłem bardzo dużo mięsa i jajek. To, to nie ulega wątpliwości. Ale, ale wracając, to jak ja policzyłem ile je jadłem, to jadłem tak między 4 a 5 tysięcy kilokalorii. Tak mhm. na luzie. Bo ja mhm. zaczynałem dzień od 6 jajek na smalcu z boczkiem i z warzywami. Mhm. Potem jadłem jakąś łopatkę wieprzową na smalcu z jajkami znowu i z warzywami, no i na kolację bardzo możliwe, że podobnie, <ścoughs> więc ja jadłem, wiesz, 10-15 jajek dziennie z kilo mięsa, ze 100 w smalcu I, i, no i po treningu 50 gram węgli. nie, to jakby to, to była jedyna, jedyna rzecz. No i właśnie, przytyłem, nie, coś poszło nie tak. No e... Powiem tyle, no, niestety, niestety nie jesteś absolutnie wyjątkiem od tej reguły. Jest masa osób, która albo jakiś czas sobie chudła fajnie, a później przestała, albo dosłownie przytyła na diecie To absolutnie. No, sorry, my, nawet gdybyśmy uwzględnili milion naprawdę bardzo ciekawych mechanizmów, w tym produkcję ciał ketonowych, których za bardzo nie możemy magazynować musimy je wydalić, bla bla bla. To, to nie jest tak, że my, jak przechodzimy w stan ketozy, to the sky is the limit. Nie ma limitu. Możemy jeść kalorii nieważne ile, ważne tylko skąd, i tak długo, jak insulina jest nisko, to my nie przytyjemy. To, to, to jest nadużycie i naprawdę nikt z naukowców, który siedzi w mm -hmm. temacie, nie będzie tak gadać. Um, to jest bardziej zniuansowana dyskusja. Mm -hmm. Ale tak, cieszę się, że o tym wspominasz i absolutnie niech to wybrzmi. Na diecie keto też można przytyć. Zresztą, gdyby nie można było, to, to równie dobrze idąc, nie można by było zbudować masy mięśniowej na keto. Tak. Co też jest możliwe. Nie, może nie jest optymalne dla każdego, bo absolutnie, ale, ale jest jak najbardziej możliwe. No i jakby się chudło, to by się w końcu umarło z głodu, nie? No Jakby dokładnie chudło w nieskończoność. też może pójdźmy w drugą stronę. No, jeżeli rzeczywiście ktoś tyje tylko dlatego, że ma za dużo węgli w diecie, to mam pytanie, co z kulturystami, którzy są najbardziej dociętymi osobami na naszej planecie? Którzy chudną na węglowodanach właśnie? Docinają się na high karbach. No to a, sterydy, tak. No. Właśnie, to jest fajne, że właśnie osoby, które używają tych mechanizmów biochemicznych do wyjaśnienia takich dziwnych y, teorii alternatywnych, mm, no potem mówią sterydy, ale nigdy się chyba nie zagłębili w to, jak sterydy działają, jeśli chodzi o mechanizmy biochemiczne. No to jest no, tak, tak że wiesz, tam gdzie im pasuje, to używają mechanizmów, a tam, tam, tam gdzie ich nie pasuje, to chłopski rozum, nie? Ażbym po prostu z tej okazji przeczytał na Wikipedii definicję postprawdy, ale już nie będę Was męczył, ale polecam, bo to jest do, dosłownie ta definicja postprawdy definiuje naszą branżę w 2024 roku. No, serio, no znaczenia nie ma to, co jest prawdą, tylko to, w co chcemy wierzyć. Mhm. Y jakby, jak chcę posłuchać o tym, jak bardzo lekarze są przekupieni przez Big Pharma, no to posłucham, jak lekarze są przekupieni przez Big Pharma. Tak. Jeżeli ktoś mi powie, że tak nie jest, no to ten ktoś ma problem. Tak, zdecydowanie. E, no, ale to, to pokazuje właśnie, jak y, tacy no, czołowi promotorzy, Keto, y, no, czy w Polsce, czy, czy za granicą, bo w sumie, czy, czy to Stany Zjednoczone, czy Polska, to mówią to samo. Mhm. To to właśnie idealnie pokazuje, że wiesz, że no ich pacjenci mają wyniki, nie? ale mhm. też oni nie budują społeczności, tylko to już niektórzy budują sekty, że to już tak. jest y, poziom tak. wyżej, że oni naprawdę są dobrzy w manipulacji i w takim budzeniu emocji, nie? że nie przekazywanie faktów, tylko, mhm. tylko właśnie podchodzenie do diety emocjonalnej. No absolutnie. Jakbyśmy sobie przeczytali jakby cechy sekty, no to przyłożymy kalką to do wielu takich tak. żywieniówek, to, 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 to spełnia po prostu 10 na 10. Natomiast tak, te osoby często mają efekty, bo naprawdę Boże to zabrzmi brutalnie, ale naprawdę najłatwiej jest odchudzić kogoś, kto ma dużą otyłość. Mhm. To, 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 no tak, to jest to... najłatwiejsze. Na, na najgorszej diecie na świecie to jest możliwe, naprawdę. Tylko problem jest taki, że ci ludzie mają też efekty, ale niepożądane i tych ludzi jest bardzo dużo. Mm, tylko oni już nie, nie szukają pomocy w tych sektach, bo wtedy często są z nich wypieprzani za gadanie, wiesz, przeciwko partii, że tak powiem. I no wtedy tak. takie poradnie, jak moja, no niestety rozkwitają. Naprawdę my mamy co robić właśnie przez to. Bo <noise> często jest na przykład taki case, naprawdę bardzo często jest taki case, gdzie ktoś zapłacił ciężkie pieniądze za to, żeby dostać na kartce papieru listę rzeczy, które może jeść i te, których nie może jeść. Nawet nie ma podanych kalorii, gramów za bardzo. Mhm. Może jak gramy, to i tak jest dobrze, ale wychodzi z taką kartką i idzie sobie w świat. Jak się pojawiają pierwsze potknięcia i problemy, to ta osoba tak naprawdę zostaje totalnie i kompletnie z niczym bo nie wie co ma zmienić, czy ma coś dodać, czy ma coś wywalić w ogóle do góry nogami. Nie ma żadnych liczb, nie ma żadnych konkretów, żadnej strategii, nie ma w ogóle świadomości własnego ciała, bo tak naprawdę ta osoba nie wie dlaczego schudła, który z elementów za to odpowiada i tak dalej, nie? Albo co gorsza trafi z jednej sekty na drugą, gdzie jest gadanie no dobra, keto nie pomogło. Czas dorosnąć. Karniwor. Połączony z okresowym postem, nie? Jeden później, tak. jeden później. Tak, tak, tak. Ale właśnie to jest, to jest dla mnie śmieszne i, i, i to właśnie idealnie pokazuje, dlaczego to wiesz, działa w ogóle wszystko, nie? No bo jak ktoś właśnie po pierwsze jest otyły, więc mhm. już ma łatwiej schudnąć, tak naprawdę, no bo im większa otyłość, tym po prostu jest łatwiej schudnąć. I, i, i nawet insulinooporność pomaga w tym, żeby schudnąć, to właśnie problem pojawia się taki, że wiesz, że w momencie, gdy on jest na keto, to no praktycznie można mieć pewność, że on będzie w deficycie, nie? No bo jak on ma jeść, wiesz, nie ma jeść tych, tych rzeczy, przez które przytył, tak. bo one są zabronione, tak i nagle ma jeść co innego, no to ta jego sytość jest taka, że on zje tysiąc kalorii i jest najedzony, nie? I, I, te, i on... też często to nie jest takie super smaczne, jak te ciasteczka i tak dalej, tak, nie? Tak, tak, no dokładnie. <laughs> dokładnie, a w momencie, gdy wiesz, gdy on na przykład byłby, niby miałby być na diecie zbilansowanej, mhm. znaczy mi się tak wydaje, że ludzie sobie tak to tłumaczą, że wiesz, że okej, okay, zje na przykład, nie wiem, ziemniaki, ale ma ochotę na batonika, no i on sobie wtedy myśli, a dobra, przecież to węgle. To co tam szkodzi? Zjem sobie batonika, nie? Mi się tak wydaje, że, że, że tak to musi działać, bo, bo nie widzę za bardzo innej opcji. No, chyba tak, nie no. <słuch> Węgle dla ludzi często, którzy na węglach przytyli, to mówiąc węgle mają na myśli pizzę, kebaba tak. i takie rzeczy, nie? No. Tak, właśnie. A propos tego, kolejny jakby temat i pytanie. Czy mm. chleb to cukier? <laughs> Bo widziałem ostatnio, gość zrobił badanie na TikToku. Zjadł chleb, zmieszył sobie glukometrem poziom cukru. I postawił kromkę chleba i obok tego kostki cukru, że ta kromka chleba to jest równoważnik takiej ilości cukru. No i teraz moje pytanie jest, bo to też jest częsty argument u ludzi na keto, że wiesz, że no koniec końców wszystkie węgle, które dostarczamy, no są po prostu w formie glukozy, nie? Tak jak białko w formie aminokwasów, to, to węglowodane, czy złożone, czy proste, to koniec końców są rozdrabniane na, na czynniki pierwsze, nie? Um... No to mam oto po prostu nowinę nieżdżąco świetną. Te osoby odkryły kamień um, filozoficzny, dlatego że przecież te osoby często mówią, że na keto, jak jedzą za dużo białka, to też im rośnie cukier we krwi, więc potrafią zamienić białko w cukier też. Tak. Czyli w sumie jajka też zamieniają na kostki cukru. Czyli trochę jak Jezus, ale inaczej no taki keto, Jezus <noise> albo raczej Jezus na hajkarbie no jakby wiesz, ty chyba poruszasz po prostu moim zdaniem taką nieskończoną pulę pomysłów, jakie można jeszcze wygenerować, żeby się TikTok klikał TikTok, YouTube, Instagram mm -hmm. bo mechanizm zarabiania kasy no jest per wyświetlenia, a nie per merytoryczność I, no, no mówię, to jest Don Quixoteria po prostu zawsze coś takiego będzie ja nie mam pomysłu, czy się to da, da rozwiązać. Natomiast nie, absolutnie, no, jeżeli chleb jest cukrem, to to jajka też. Okej. Okay. Witamy tak w postprawdzie. Tak, dobrze wiedzieć. E, ale to jest już tak Uwaga, wracając... nie mówię o Kinder niespodziance, bo to tak? naprawdę jest cukier. We... I tłuszcz. E, wracając już. Wracając że do takiej bardziej merytorycznej e, strony, e, to ja się spotkałem i, i w sumie nawet nie sprawdzałem, czy to jest prawda, czy nie, bo, bo mało mi to interesowało. Mhm. Ale że stan ketozy zabezpiecza nasze mięśnie w sensie, że jest antykataboliczny i jakby przez to nie ma się co martwić na przykład na keto o mięśnie, nie? O, 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 o spadki masy mięśniowej. I ile jest z tym prawdy i jak to właśnie wygląda e, ogólnie, powiedzmy keto a budowanie masy mięśniowej. Dobra, to tu kilka rzeczy, ale e, jeśli chodzi o schemat myślowy, w ogóle to mamy mechanizmy i taki potencjał metaboliczny i mamy skutki na żywych ludziach, takie widoczne, namacalne mm -hmm. skutki na żywych ludziach. I teraz to czego dotknąłeś, to jest powiedzmy dwa główne mechanizmy. Pierwszy nazywa się hmm, Protein sparring lub taka aromatyzacja leucyny. Tam chodzi o to, że po prostu ciała ketonowe ulegają spaleniu zamiast leucyny, czyli zamiast aminokwasu, który buduje w głównej mierze tkankę mięśniową. Mhm. Drugi mechanizm to jest glucose sparring, który polega na tym, że również ciała ketonowe mogą być spalone zamiast glukozy, co teoretycznie obniża zużycie aminokwasów glukogennych, które mogą być przekształcone do glukozy tam, gdzie ta glukoza jest potrzebna. To mhm. są mechanizmy biochemiczne i taki potencjał biochemiczny diety keto. Ok, natomiast czy my możemy użyć tych mechanizmów do wyciągnięcia wniosku, że w związku z tym nie ma co się martwić o mięśnie, bo one na pewno na diecie keto nie spadną? Niestety nie możemy tak tego przełożyć, e bo mimo, że ciała ketonowe mają jakieś tam właściwości właśnie antykataboliczne, to cały czas zostaje kwestia diety. Jeżeli mamy za mało białka w diecie, to my nie tworzymy ciał ketonowych nieskończenie dużo. Niektórzy tam szacują, że około 150 gramów w ciągu dnia łącznie jesteśmy w stanie ich wyprodukować przez wątrobę. Patrząc na zapotrzebowanie organizmu, to nie wydaje się ilość, która byłaby w stanie zabezpieczyć każdego i pod kątem glukozy i pod kątem mhm. mięśni i układu nerwowego i tak dalej i tak dalej. Więc jeżeli chcemy zabezpieczyć mięśnie, to bardziej niż te mechanizmy biochemiczne ciał ketonowych powinno nas interesować to, by po pierwsze mieć minimum 1.6-1.8 g białka na kilogram masy ciała, po drugie trenować siłowo mięśnie, no kurde, chociaż 2-3 razy w tygodniu gdzieś pokazać im co to jest wiesz, niepowodzenie czy upadek mięśniowy, czyli dać im ten bodziec no i ewentualnie trzecia rzecz to nie dopuszczać do bezsensownych deficytów kalorycznych, rozchulania, wiesz, rollercoastera głodówkowo-biohackingowego, bo to jest dużo ważniejsze niż te dwa wybrane mechanizmy biochemiczne. I teraz, jeśli chodzi właśnie o budowę masy mięśniowej, to. To jest możliwe, co nie znaczy, że to jest najlepsze wyjście dla każdego. Mm. To też trzeba absolutnie rozgraniczyć. Ale jeżeli ktoś z jakiegoś powodu chciałby, bo, bo dobrze się czuje. Ja, na przykład, dlaczego jestem na modelu keto lub modelu low carb? Dlatego, że tak jak mam dużą różnicę in plus, kiedy przechodzę z. 30-40 gramów węgli na 80, 90, 100, w porywach do 110, ale i tak obserwuję śladowe ilości ciał ketonowych we krwi, bo potrafię po prostu do tych węglowodanów, wiem jakie tłuszcze dodać, żeby podbijać produkcję ciał ketonowych, to widzę ogromną różnicę na plus, jeśli chodzi o treningi, regenerację, kształtowanie sylwetki, no mhm. wszystko. Tu jest naprawdę zajebiście, jeżeli zwiększam o te, do, mniej więcej do tych wartości, ale w momencie jak zwiększam z, z tych no powiedzmy 90-100 do 200, 300, 400, 500, to nie mam żadnych dalszych korzyści, benefitów z tego tytułu. Sam model żywieniowy mi naprawdę cholernie bardzo odpowiada, jest zajebiście prosty, elastyczny, mi po prostu to służy. I to jest powód, dla którego mam ciut więcej węglowodanów, ale nie mam ich za dużo. Natomiast jeżeli ktoś ewidentnie lepiej funkcjonuje na high carbie, to ja naprawdę nie jestem zwolennikiem, żeby tą osobę teraz na siłę dawać na keto mm -hmm. i pokazać jej, że na keto zbudujesz mięśnie, bo to nie wyjdzie. Po prostu <laughs> organizm to nie jest Excel, nie? Tutaj. Ale jeżeli ktoś tak jak ja, jakby sam z siebie autonomicznie mm -hmm. chce to zrobić na keto, to tak, jest to możliwe. Przy czym znowu, tu nie chodzi o jakiś magiczny, tajny protokół na diecie keto na masę. Tylko chodzi o to, że osoby na keto często zaniedbują w ogóle podejście do budowy masy mięśniowej. Czyli kalorie, surplus odpowiedni, programowanie treningowe, przeciążenie e, progresywne, kwestia deloadów, kwestia w ogóle jakichś priorytetów, kwestia pracy, wiesz, w miarę możliwości na pełnym zakresie ruchu i tak dalej, i tak dalej. Czyli Dodanie absolutnych fundamentów do świata keto, a nie tworzenie jakiejś własnej wiesz, rzeczywistości jest to możliwe, absolutnie jest. Są pewne niuanse, oczywiście. Bo na przykład, jeżeli mówimy o nadwyżce kalorycznej, to można ją robić zdrowo i niezdrowo. I na diecie keto to potrafi naprawdę mieć gruby kaliber. Dlatego, że jeżeli ta nadwyżka kaloryczna będzie głównie z długich kwasów nasyconych, to możemy sobie bardzo szybko, bardzo mocno rozpieprzyć lipidogram i nasilić stany zapalne, i pogorszyć wrażliwość insulinową. Ale jeżeli wiemy, że zamiast walenia masła i smalcu idziemy bardziej w oliwę ryby NCT, to nie ma tego efektu. Także są pewne niuanse, oczywiście, ale mm, te niuanse są ważne dopiero wtedy, kiedy w ogóle mamy zadbane podstawy. Bardzo mi się podobała ta odpowiedź. Teraz co, co... punkt ogóle... dla mnie. Tak. Ale co w ogóle śmieszne jest, to ja na przykład nie jestem na high carbie, nie? W sensie dużo osób mm -hmm. myśli, że jestem na high carbie, bo wiesz, jadę, jadę keto, więc musi być. okej, okay, więc musi być na high carbie. Więc no tak. Na odwrót, nie? Więc muszę jeść tych węgli po prostu co nie miara. A śmieszne jest to, że ja czasami węgli potrafię mieć mniej niż tłuszczu w diecie, nie? Mm -hmm. Że na przykład 30% węgli ma, 40 tłuszczu. Bo tak po prostu mi podpada organizm danego dnia, nie? Ja zwłaszcza jak na przykład się mało ruszam. To u mnie Dokładnie. to jest tak, wiesz, u mnie to jest taki Po prostu mam takie. Jaki jest sens, żebym na przykład jadł kolejny worek ryżu, nie? Nie widzę potrzeby. A w momencie, Czyli... gdy mam takie dni, na przykład jak dzisiaj, że miałem, wiesz, 3 godziny treningu, mhm. no to ja węgle po prostu chłonę, nie? Wręcz. To jest na jest zjedzenie to jest wchłanianie. Tak. To... Kurde, no to jest piękny podręcznikowy po prostu przykład. No tak się jakoś zdarza. Znowu nie znam osoby, która jak przychodzi do nas, bo ma naprawdę otyłość, już nawet nie nadwaga, ale otyłość, to wiesz, rzadko kiedy to jest pracownik na magazynie, ciężko fizycznie pracuje i on chce keto. Zazwyczaj to jest osoba, która ma pracę siedzącą, za biurkiem pracę umysłową i ta osoba naprawdę zajebiście redukuje na keto. Na nisko no tak. modelu diety keto. I schody zaczynają się pojawiać dopiero wtedy, kiedy wychodzi z tej otyłości, przychodzi do lekkiej nadwagi i zaczynamy zwiększać ruch. Wtedy zaczyna się robić problem z dietą keto. Wtedy zaczyna się kombinowanie, właśnie. Dobra, słuchaj, nie wywalamy do góry nogami całej diety, tylko szukamy punktów, gdzie można ci trochę więcej węglowodanów krok mhm. po kroczku dodawać, żeby cały czas było dobrze. No, to, 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 to dokładnie to. I teraz jakbyś. To jest w ogóle swoją drogą hmm. ciekawe, że jak się spojrzy właśnie na paramotorów keto, to mało z nich jest w formie. Znaczy, hmm, wiesz, tak. dużo jest na przykład, że są szczupli, że nie mają nadwagi, ale te są dalej, od co tego, żebym powiedział, że na przykład to jest wysportowany człowiek, nie? Jego to jest prostu, albo, albo nawet właśnie ma lekki brzuszek, ale to nie jest otyłość już, nie? Na przykład schodu 50 kg i teraz tak. jego BMI to 35, nie? Jakby... Tak, tak, e... tak, tak, tak. Natomiast można mieć mały brzuszek, a mieć zajebiście rozwinięte, niealkoholowe stłuszczenie wątroby. To tak kurde swoją drogą. A poza tym yy, jest chyba nawet gorzej, dlatego że oprócz formy dużo promotorów ketom ma naprawdę kiepskie wyniki badań. Ja już nie chcę tutaj rzucać nazwiskami, ale ostatnio jeden z popularnych promotorów pokazał swój wynik A po B. Już pomijam naprawdę, bo nie chcę robić tak, że hejtuję czy coś. Naprawdę mhm. mam dobrą wolę. Nie będę wnikał w totalnie błędną i odwrotną interpretację, ale to nie jest dobry wynik ApoB. To jest wysoki to jest ApoB. To, to, yy, to nie jest dobry wynik, jeżeli kogoś interesuje długowieczność i zdrowie serca Słucham? Co to jest za współczynnik, tak żeby każdy, każdy wiedział o co chodzi. Jasne. ApoB to jest skrót od ApoLipoproteina B. Jak masz lipidogram i sobie badasz cholesterol. Mhm. To on jest transportowany w różnych lipoproteinach. LDL, HDL i tak dalej. ApoB bierze pod uwagę wszystkie lipoproteiny, które potrafią wejść do śródbłąka naczyń krwionośnych i powodować proces miażdżycy. Więc ApoB jest najważniejszym czynnikiem, jeśli chodzi o ocenę lipidogramu. Jest dużo ważniejszy niż cholesterol całkowity, LDL. HDL praktycznie w ogóle nie ma znaczenia. ApoB. I teraz. No, mówię, ta osoba sama przetoczyła rekomendacje Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, swoją drogą gościa, który profesora, który był moim gościem, gdzie jest jasno pokazane, że dla osób z umiarkowanym ryzykiem, A po B powinno być poniżej 100. Obydwoje mają powyżej 100. To nie jest dobry. I właśnie, tym bardziej, jeżeli my mówimy o długowieczności, jeżeli nie chcemy zejść na zawał w wieku 60, 70 lat, tylko chcemy żyć sobie fajnie do 90 to 105, 110, a po B, to jest wielka czerwona lampka. Jeżeli chcemy mieć wyciachane ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, to celujemy mniej więcej w rejony 50, 60, 65, a nie już w wieku wczesnych 30 lat mieć powyżej 100. To nie jest dobry kierunek, to nie jest dobry wskaźnik, absolutnie. Moją drogą, to też jest takie trochę śmieszne dla mnie, bo to jest znowu jakby ten, ten case, co, co wcześniej z tym, że węgla są złe, ale jednak robimy ładowanie, Mm -hmm. To, że wiesz, z jednej strony właśnie oni powiedzą, że a, bo te instytuty wszystkie to są przekupione, mm -hmm. że to Big Pharma, że im tak. płacą, wiesz, że to nie wiem, jakieś tam firmy sprzedające płatki owsiane y ładują pieniądze y w to, żeby wiesz, nie wiem, obniżać na przykład co roku taki rekomendowany poziom cholesterolu tak, czy tak. cokolwiek, ale z drugiej strony oni chodzą i się badają. Jakby nie rozumiał, nie? Po co? Po co się badać? To jest tak, jakbyś, wiesz, oskarżył złodzieja i potem do niego poszedł i coś kupił od niego. No jeszcze się kłócił, że za wysoka cena. Tak. No, ale właśnie to jest, <laughs> mówię, to jest dla mnie niesamowity case. No, znaczy naprawdę... Yy... Myślałem, że w miarę upływu lat coraz mniej rzeczy będzie mnie dziwić, natomiast jest chyba dokładnie odwrotnie. Coraz częściej jestem zszokowany, jak jeszcze można wpaść na coś. Nie? A tu naprawdę, stary, ile hejtu się wylało pod ostatnim wywiadem, właśnie z profesorem Banachem, bo przyprowadziłem gościa, który prezentował stanowisko zupełnie inne niż to, które jest w bańkach Keto. I dla mnie na przykład to jest totalna perełka. Kiedy ja się mogę z kimś nie, zgadza, nie zgadzać. Kiedy ktoś może mnie wyjaśnić, kurde, kiedy ktoś może mi pokazać, że się mylę, a tam jest. Już cię nie lubię, Dawid. Zaprosiłeś kogoś w ogóle z poza tak, naszego świata. Już się. cię nie lubię. No, no, już 50 odrzutowiec. Jutro mi Bill Gates podstawi, nie? Tak jest. No znaczy, wiesz, ja ogólnie na przykład chciałbym. Myślę, byłbym otwarty na, na dyskusję z, z powiedzmy z takimi większymi promotorami tej keto właśnie takiej jakiejś tylko mm -hmm. że problem jest z tym, że no nie chcą, nie? Przecież u Darii Łukowskiej jak byłem w wywiadzie powiedziałem, bo Daria zapytała mnie o braci rodzeń. Ja tak. pierwsze co powiedziałem to to, że nie zamierzam przerzucać ziemniaka z lewo na prawo, jacy oni są źli, tylko zgłaszam pełną gotowość do dyskusji w każdym No się. tak. Następnie wymieniłem konkretne zarzuty, jakie mam do nich. Nie było tam nic personalnego, że są no głupi, brzydcy, tak. że śmierdzą, że cokolwiek. No tak. W odpowiedzi na to usłyszałem, że boli mnie ego, mam małe zasięgi i robię to już tyle lat i dalej nic. Tak. No to pytanie: no tak, tak, właśnie, z kim tu tak, dyskutować? Nie? Tak, to, tak to działa właśnie, tak wyglądałem dyskusję. No. E, i... Także jeszcze, właśnie na sam koniec, chciałbym, czy spytać, bo wiem, że ty promujesz, yy, czy no, polecasz taki model, właśnie śródziemnomorski tego keto. Mm -hmm. I chciałbym właśnie o niego zapytać, w sensie czym on się różni od na przykład takiego modelu, yy, no powiedzmy, boczku ze śmietaną. Mm. I w ogóle, jakby, z czego czerpać te tłuszcze? W diecie, w momencie, mm -hmm. gdy ktoś by, wiesz, powiedzmy, ktoś chce wypróbować sobie keto, ale mm -hmm. nie chce tak, wiesz, wchodzić w jakoś, nie wiem, bardzo szczegółowo, nie chce mm -hmm. się zgłosić do dietyka, tylko chce po prostu to zrobić na własną rękę, to mm -hmm. jak, jak ma to zrobić, żeby to było jak najbardziej, nie wiem, zdrowe? Jasne. Model śródziemnomorski dietyketo możecie podejść do niego na dwa sposoby. Jeżeli wolicie, to zróbcie tak. Wpiszcie sobie w Google dieta śródziemnomorska i tam, gdzie macie pszenicę, zboża, to zamieńcie to po prostu na więcej oliwy i tyle, i już macie model diety keto śródziemnomorskiej z grubsza. Drugie podejście jest takie, że jeżeli nie chcecie się za bardzo zagłębiać w tajniki dietetyczne itd., to najważniejsze elementy, które mają znaczenie w modelowaniu dietyketo, to jest to, na jakim białku bazujecie i na jakim tłuszczu bazujecie. To jest najważniejsze. To określa cały kierunek diety. I to, co słusznie tutaj zauważyłeś, większość diet takich tradycyjnych keto bazuje na tłustym białku odzwierzęcym i na dolewaniu tłuszczu od zwierzęcego do tego. W modelu diety śródziemnomorskiej jest inaczej. Tam bazujemy na chudym białku odzwierzęcym, tłustym białku ryb i dolewaniu roślinnych olejów do diety. Ale wśród tych roślinnych chodzi konkretnie, bardzo dokładnie, precyzyjnie o oliwę extra virgin. Nie o dowolny sobie olej, jaki tam chcemy, tylko bardzo konkretnie, precyzyjnie o oliwę extra virgin. Więc jak to już mamy. Podmienione, czyli więcej um, drobiu, więcej ryb, więcej nabiału, um, więcej chudej wieprzowiny na przykład, a mniej um, karkówki, mniej boczku, mniej tłustej śmietany, mniej kamembertów, mniej masła i oczywiście więcej oliwy, jak to już mamy uzupełnione, no to później musimy się jeszcze przeprosić i odstraszyć strasznych roślin, bo tu jest jeszcze ten element, gdzie się ludzi straszy warzywami, roślinami, systemami obronnymi jak w NATO, ziemia, powietrze, tak, mają rośliny... No warzywa przecież mają ten, substancje antyodżywcze. Nie? Tak, antyodżywcze, lektyny, pewnie działka antygrawitacyjne, no wszystko po kolei, tak. więc z tym się trzeba trochę od, odstraszyć i przeprosić, i możemy następnie do tej bazy białkowo-tłuszczowej odpowiedniej dodać sobie trochę więcej polifenoli, na przykład z jagodowców, które mają bardzo mało węglowodanów, właśnie wspomniane borówki, petarda absolutna. I do tego ewentualnie warzywa liściaste, niskowęglowodanowe. No tutaj na przykład, obojętnie, który sklep, mix sałat, gotowy, umyty, dziękuję, Czesiek Czapka. Tam nie ma praktycznie kalorii, nie ma węglowodanów. Bardzo fajne źródło błonnika, bardzo fajna objętościąbka, bo zwiększa objętość tego posiłku, jeżeli ktoś jest na redukcji to naprawdę to potrafi uratować życie. Ewentualnie trochę orzechów. Tyle. To jest naprawdę cholernie proste. No i tu ewentualnie tworzy się jeszcze takie małe pole na dolewanie oleju MCT i C8 tam gdzie mamy zwiększony poziom aktywności fizycznej, zwiększoną podaż węglowodanów, no bo to te oleje one same w sobie mają kilka właściwości prozdrowotnych, jeśli chodzi o układ nerwowy, ale one są natychmiast praktycznie konwertowane na ciała ketonowe. Więc, jedząc je w posiłku, który ma więcej węglowodanów, my cały czas stymulujemy tą ketogenezę, cały czas otrzymujemy produkcję ciał ketonowych. Więc, jakby też transport tych olejów MCT i C8 bardziej przypomina transport glukozy niż typowych tłuszczów. On od razu trafia do wątroby, a nie idzie na obwody i tak dalej i tak dalej, żeby tam nie wchodzić w fizjologię. Więc to jest też bardzo szybkie źródło energii, więc około treningowo również bardzo fajne rozwiązanie, ale jest tak, baza to oliwa extra virgin, konkretnie oliwa extra virgin, dodatek to jest właśnie mhm. olej MCTC8. tak właściwie mhm. są inne oliwy? Są, są. Jest oliwa po prostu, oliwa z pomacy, yy, są oliwy extra virgin, które są fejkiem, Mm, tak no właśnie, po czym poznać fake od niefejka? Cholernie trudna sprawa tak naprawdę. Ja wydałem na no. to grube pieniądze, bo wprowadziłem... właśnie, dl Dlatego cię pytam, bo, mm -hmm. bo chciałem zapytać, ty, ty masz teraz swoje, wiesz, trzy minuty na, na sprzedasz i, i, <grym> i, 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 i reklamę, bo chodzi mi o to, że no u ciebie w sensie na no was na sklepie, no ta oliwa tam kosztuje chyba 150 zł za, za 700 ml. 750 ml, tak. 750 tak, ml. No i wiesz, i tu wychodzi za litr dwie stówy, a no. wiesz, bo ja mhm. do takiego, nie wiem, lidla. Mhm. I tam mam oliwę, nie, no za pięć tych, załóżmy, mhm. to dlaczego miałbym jej nie kupić? To tak. E... Zastanawiam się, czy ubrać kurtkę Janusza z sprzedaży, czy ubrać <laughs> garnitur prawnika, bo Możesz, mnie Lidl Możemy zrobić, wiesz, jedno i drugie. <laughs> kurtkę i garnitur rozumiem w jednym zróbmy tak, nie będę odpowiadał na pytanie dlaczego masz nie kupować oliwy w Lidlu, bo nie chcę okay. mieć problemów w sądzie, okay. powiem tylko tyle jeżeli kierujemy się tym, że oliwa ma być oliwą extra virgin, ja nie mówię, że musicie kupować konkretnie tylko i wyłącznie u nas, ale więc ściągam kurtkę Janusza okay. stricte informacyjnie Oliwa jest jednym z najbardziej fałszowanych produktów, jeśli chodzi o y, żywnościówkę. To nie jest mój, jak, jakieś moje straszenie. Hmm. Możecie sobie poczytać o tym policja żywnościowa, na przykład we Włoszech, ostatnia akcja z zeszłego roku. No, to, tak samo jak fałszuje się, nie wiem, złoto, leki, cokolwiek, hmm. tak samo można fałszować oliwę. Są różne metody, tam barwienie chlorofilem i tak dalej. I teraz, żeby ustalić, że naprawdę jest to oliwa extra virgin, jest kilka takich kluczowych punktów kontrolnych, które sobie, trzeba sobie po prostu tchaczyć. Jednym z nich jest to, czy ona ma certyfikat DOP który sprawia, że ta oliwa, którą masz w tej butelce, była uprawiana, zbierana, tłoczona, butelkowana, zapakowana i wysłana do siebie w jednym gospodarstwie. Nikt w trakcie jej nie przelewał, nie rozlewał, nie rozcieńczał, nie dodawał, nie wiadomo co, bo jednym z takich najważniejszych metod fałszowania jest to, że się bierze na przykład odrobinę oliwy naprawdę extra virgin, miesza się ją z gównem, na przykład z oliwą z pomacy, i przykleja się label, że to jest oliwa extra virgin. Więc ten certyfikat to jest jedna sprawa. Druga sprawa, o, oczywiście ona powinna być w szkle, powinna mieć świeży zbiór, powinna być data tego zbioru. To jest jakby oddzielny temat. Kolejny temat jest taki, że my zrobiliśmy badania laboratoryjne na tą oliwę, bo nawet certyfikację DOP można fałszować. I w tych, labo, w tych wynikach laboratoryjnych. Chcemy mieć informacje między innymi o tym, czy ona naprawdę jest świeża, czy ona ma odpowiednią zawartość polifenoli, bo żeby oliwa działała, to tam nie chodzi tylko o kwasy tłuszczowe, ale chodzi o wysoką zawartość bardzo konkretnych polifenoli, które się wiążą z lipidami we krwi, stabilizują te lipidy itd. itd. Kolejna rzecz to jest badanie na przykład zawartości wody w tej oliwie, czy ona nie była rozwadniana. Są so, naprawdę nie chcę was zanudzać tym, ale jeżeli chcecie wiedzieć, ile jest tych punktów kontrolnych, to możecie sobie wejść do nas na stronę, nie kupować oliwy, ale sprawdzić, bo to jest dokładnie jasno opisane, co z czego wynika. Ostatnie zdanie. International Olive Council jest takie międzynarodowe stowarzyszenie wielu krajów, nie tylko europejskich, ale głównie, które monitoruje na przykład ceny importu eksportu oliw z głównych krajów, które zajmują się produkcją oliwy extra Virgin. Grecja, Hiszpania, Włochy, Brazylia. Macie tam jasno pokazane ceny surowca. I nie wiem w jakiej rzeczywistości, jeżeli cena surowca kosztuje na przykład 900 euro za 100 kg, nie wiem w jakiej rzeczywistości wy na półce sklepowej możecie dostać nie wiem, 500 ml oliwy za 30 zł, która będzie oliwą extra virgin. Być może istnieje jakaś mm -hmm. wyższa matematyka różniczkowa, ekonomiczna, bo ja jestem tylko prostym chłopakiem, ale mi się to nigdy jakoś nie chciało dodać. Rozumiem, a w takim razie przykładowo jak ktoś kupuje taką właśnie oliwę ze sklepu mm -hmm. i ona nie jest extra virgin, to no co wtedy? Znaczy, to jest super prawda... pytanie. Super pytanie. Uważam, że to jest kwestia kontekstowa, bo ogólnie ja bym też bardzo chciał podkreślić, oliwa extra virgin jest na tyle zajebistym produktem zdrowotnym, i to wynika z badań naukowych, nie z moich widzimisiów, że efekty korzystne z jej stosowania zaczynają się od 4 gramów dziennie. Czyli jak chcecie mieć naprawdę top of the top oliwę i traktować ją bardziej jako suplement, a nie jako taki dolewany olej, po prostu, nie wiem, do frytek czy czegoś tam, to wystarczy. Smażenia. Tak, to, to, to naprawdę wystarczy łyżeczka codziennie, to 750 ml podzielić na cztery, to macie na ponad pół roku mniej więcej stosowania. W tej cenie to jest jeden z tańszych suplementów, tak by the way, ale jeżeli chodzi o używanie takie no w dużych ilościach powiedzmy, to tu jest kwestia kontekstu, bo gdybym miał wybór jakiś turbo słaby smalec versus taka oliwa, raczej wybrałbym tą oliwę. Okay. jeżeli miałbym wybierać duże ilości, bo szczególnie jeżeli mówimy o dużych ilościach nie wiem um, olej kokosowy versus taka oliwa, to też wybrałbym raczej tą oliwę, bo tu profil kwasów tłuszczowych jest jednak inny, natomiast ostatnia kwestia to jest taka, że większość osób, oczywiście nie wszyscy, ale większość osób, z którymi pracujemy mówię tutaj w poradni i, i, i wśród moich odbiorców jak ma redukcję, czy utrzymanie, czy nawet masę, to rzadko kiedy e, chodzi na pułap 3,5, 4, 5 tysięcy kilokalorii, gdzie potrzeba dolewania tego tłuszczu jest naprawdę wysoka. Mm -hmm. Zazwyczaj jak się dobrze opyka białko, błonnik, węgle, tłuszcze naturalnie zawarte w tych białkach, to powiem ci, że tych dolanych tłuszczów tam nie ma za dużo wtedy, nie? No tak, tak, wiadomo. Mm. E, a jakiś kodzik dla ludzi, którzy by chcieli kupić? Jaki tylko chcesz? No, nie wiem, wymyśl coś. To będę bardzo oryginalny, mogę? Tak. Szmeksy. O, dobra. <laughs> A, to dobra, zapiszę. <laughs> no, tak. tak nie mi właśnie. Się. Taki już nie. No. Podoba mi się. To, to poproszę taki kot, jakby ktoś chciał. I, I powiedz mi jeszcze jedną rzecz w sumie, bo, bo teraz hmm? w sumie się natknąłem na, na to. Jasne. To mimo tego, że promujesz takie no zdroworozsądkowe podejście połączone z właśnie science based mhm. to w swoich mhm. materiałach mimo wszystko robisz trochę takiego wiesz w stronę osób, które chcą być na keto nie, że wiesz, że demonizowanie tak. powiedzmy węgli. To znaczy demonizowanie węgli ciężko u mnie doświadczysz okay. raczej, ale takie Z... chodzi mi takie bardziej clickbaity, nie, nie na to, co ty mówisz, mhm. tylko takie, wiesz, zwracanie uwagi, nie? A to tak, to jeżeli posądzasz mnie o to, że chcę, żeby moje materiały miały zasięgi, to tak. przyznaj się do No bo, bo teraz na przykład właśnie zobaczyłem spis treści twojej książki. Aha. I tu jest rozdział, coś pod temat. Cukier nie jest jak narkotyk, to jest narkotyk. A, tak, thank you. Tu sprawdzasz, e, oczywiście, tym bardziej, że to jest e, na ostatniej fali e, z Tomaszem Rożkiem, jeżeli teraz dobrze pamiętam. E, mhm. Była gruba, gruba taka spina, powiedzmy. E, tu są dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że. Mm, tak, to jest zajęcie przykucie wzroku, troszeczkę clickbait mm -hmm. jak najbardziej. Druga rzecz natomiast jest taka, że tam yy, dotykasz książki, pierwszej mojej książki z 2016 mm -hmm. roku. Od tamtego czasu do, w wielu sprawach zmieniłem zdanie, okay, absolutnie. Okay. Z, przy okazji, jakby ja w ogóle nie mam z tym żadnego problemu, żeby wymienić chociażby to, że w 2016 roku, gdybyś zapytał mnie, czy jestem bardziej zwolennikiem calories in, calories out versus CIMO, to raczej bym powiedział, że CIMO, czyli ten Carbohydrate Induced Model of Obesity. Uh, natomiast później też to, co dużo mi dało, czego nie mm -hmm. umiałem, nie wiedziałem, nie byłem świadom wtedy, um, co na, co, czego nauczyła mnie ta branża, to to, że to, jaki ty dajesz komunikat w świat, a to, jak rozumieją go ludzie i co z tą wiedzą robią, to czasami potrafią być dwie różne rzeczy. I e, jak zobaczyłem, że moje zwracanie uwagi na to, że hormony mają znaczenie, zaczęło się przekuwać nie mówię, że zawsze i wszędzie ale jednak były momenty, gdzie komunikat z tego był robiony na właśnie takiej zasadzie garego Taubsa, to mówię o nie. Muszę się z tego wycofać, muszę to zmienić, bo to nie będę spokojnie z tym spał, wiedząc, że to jest tak mm -hmm. odbierane. I no, poniekąd to jest moja odpowiedzialność, żeby to zmienić. Ja wiem, że nie mogę brać odpowiedzialności do końca za to, co kto yy, z tego zrozumie, ale jednak. Jeżeli jest przestrzeń tam, gdziebym mógł coś doprostować, doprecyzować, to staram się to robić. Nie? Tak samo na przykład w ketozie dwójce umieściłem jeden z parametrów trójglicerydy do HDL proporcje, z którymi ja walczę. Tylko że proporcje trójglicerydów do hdl są dobrym parametrem do określania zdrowia metabolicznego, jeżeli wykreślimy z równania ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. To tam, gdzie mamy do oceny, jeśli chodzi o nadciśnienie, nadwagę, insulinooporność, otyłość, to ten parametr jest dobry. Natomiast on nie jest dobry do oceny ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. I ja e, pisząc to, naprawdę nie, nie miałem nigdy na myśli, żeby mm -hmm. używać tego do oceny chorób sercowo-naczyniowych, okay. natomiast w, już potencjalnie sobie wiesz, wychwytuję to, czy nie jest to moment, gdzie powinienem dodać w nawiasie taką eratę. Nie. Sorry, wywaliło mi tę kamerę. No nic nie szkodzi. Spoko, Spoko. Luz. Mamy drugą kamerkę. Tak, no, jest. Także, także tak, jest dużo, dużo takich obszarów, gdzie mm, ty coś myślisz, że, że, że mówisz i zostanie mm. to tak odebrane, a później dostajesz informację. U -u -u. Niekoniecznie. No tak, tak. Tak bywa. E, dobra, to jeszcze na koniec powiedz, gdzie cię można znaleźć. E, i, I w ogóle zareklamuj się. No, w... I pamiętajcie, że z kodem szmeksy zniżka na oliwę. Tak, a znaleźć mnie można codziennie przelatuję odrzutowcem z Billem Gatesem, pijemy sobie whisky, także pomrugajcie w niebo. Dobropolski.com lub na Instagramie Dobropolski, lub na YouTube Dobropolski, gdzie chcecie, to wpiszcie i pewnie tam wam wyskoczę, nawet w lodówce, jak się postaracie. Ja też również pana polecam, bo oglądam od jakiegoś czasu bo właśnie mnie zainteresowało, że jest ktoś, kto o keto mówi mądrze. Wiesz co, ja również ci dziękuję, dlatego że jeśli mamy normalnie traktować ten temat i nie kojarzyć w pierwszej kolejności z odklejką, no to potrzebni są nie tylko ludzie, którzy starają się normalnie podchodzić do tematu keto, ale też ludzie, którzy tworzą opcje, gdzie można o tym normalnie pogadać, więc za to też tak. sobie dziękuję. Tak, no właśnie, ja też dlatego chciałem to nagrać, żeby z jednej strony, no, przedstawić to, jak to wygląda od hmm. strony, powiedzmy, osoby na, na keto, która pomaga też tą dietą, powiedzmy, czy wychodzić z różnych jednostek chorobowych, czy po prostu schudnąć, hmm. ale też chciałem dla swoich widzów, którzy właśnie też poszli nie tą drogą, co ty powiedziałeś, że ja powiedziałem jedno, oni zrozumieli co innego. Mm -hmm. I wiesz i mnie ludzie na przykład potrafią oznaczać pod każdym postęp, gdzie wiesz, gdzie jest wspomniane w ogóle o keto. Gdzie wiesz, widziałem powiedział, że wszystko jest git, jakby luz, wiesz, jest dobrze. To oni o keto debil. nie? tak, tak, tak. tak Od tak. razu to jest synonim. Do, 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 dokładnie to. no, mega, mega to zauważyłeś, nie? Właśnie to też nie jest tak, że ty jesteś wrogiem keto. Jakoś inherentnie, tak. niezależnie, bezwzględnie, bo to jest równie bezmyślne, bym powiedział, co, co, co tak. bycie bezmyślnie na tak, Keto, nie? Tak. No. Więc fajnie, jakby uważam, że w tym sensie yy, absolutnie gramy do jednej bramki, tylko mamy inne kolory koszulek, czy coś takiego, ale. No, tak. Gadamy, dzięki temu jest ciekawie i, i lepiej, bo też, no co, na koniec może zasadzę tak, taki oczywisty banał. Że nie ma modelu dietetycznego, który pasuje dla wszystkich. Jeśli ktoś jest bardziej taki, że potencjalnie low carb, a ktoś bardziej potencjalnie high carb, no to chyba dobrze, żeby do głosu mogli dochodzić ludzie, którzy pokażą, jak to dobrze robić, niż tylko, żebyśmy się wzajemnie zwalczali, mhm. bo, bo na tym nikt nie zyska. Nie? Dokładnie, tylko tak, bańki, tak. Tylko bańki, tylko sekty. To tak. Nie? Dokładnie. Także yy, życzę ci na pewno większych zasięgów. Bo, <laughs> bo, bo bez tego to wiesz, nie ma, nie ma co rozmawiać dalej i co dyskutować. Już tyle lat to robisz. Dokładnie, no jeżeli. Ale nie, nie, tak serio. To, to, to w sensie pod po tym względem, że żeby właśnie takie mądre informacje bardziej szły w świat, nie? Że, żebyś po prostu mógł dotrzeć z takim podejściem dalej, no bo. No te informacje, które są u Keto, no to wszystkie są takie same i wszystkie są do dupy, nie? Po prostu. U większości, powiedzmy, influencerów, nie obrażając. Zabrzmiało to brutalnie, ale niestety muszę się zgodzić niemalże w stu procentach. E, ale ja też dziękuję i też życzę tobie, żebyś też no, właśnie pokazywał, że, że to ma różne odcienie szarości i że tu nie chodzi o to, że ktoś jest wrogiem kogoś, tylko raczej wrogiem głupot. Tak. To jest myślę, mega cenne, no. Tak. Także też jest... jakby masz mój topór stary, jak dobra. już będę miał większe zasięgi, to, to polecam się dobra. na przyszłość. Dobra, dobra, to, to lecimy, walczymy z wiatrakami. Tak, no, tak jest, lecimy nagrywać rolki, dzięki. Dobra, dzięki wielkie.